o diable wódkorobie i o kmiotku harlaku. Spisał Zygmunt Gloger. Był sobie kmiotek, biedak nad biedaki, bo nie tylko grosza nigdy w oczy nie widział, ale często gęsto i kawałka chleba nie miał, a o maście i mowy nie było. A tu z łaski czy za karę dał mu Pan Bóg dziatek 12. Z żoną więc i dziadkami wiodąc żywot, harłacki harłakiem był przezwany. Raz kmiotek harłak poszedł orać w pole i wziął z domu ostatni okrajec chleba. Orze, orze, już było samo południe, kiedy puściwszy spracowane woliki na trawę, sam siadł na miedzy, wziął węzełek, rozwinął, spojrzał na okrajec chleba i zadumał się srodze. Był on pracowity, dobrego serca, żonę i dziadki serdecznie kochał, dla nich w pocie czoła pracował, dla nich tylko pod brzemieniem biedy nie upadał. Popatrzył więc, westchnął i znowu węzełek z chlebem na miejscu położył. Posilę się później, to mi nie tak prędko znowu jeść się zechce i cokolwiek oszczędzi się dla dziatek. Pomyślił biedak, wstał i do roboty poszedł. Kiedy harłak nad okrajcem chleba rozmyślał, tuż przy nim stał diabeł niewidzialny i dumał, jakiego by figla wypłatał biedakowi. Więc ukradł bies chleb z węzełka i ciekawy, co kmieć pocznie, gdy nie znajdzie chleba, usiadł na miedzy, chleb zjadł i czekał. Długi czas harłak przemagał głód dokuczliwy. Na koniec rzekłszy, człowiek jestem, poszedł do węzełka, wziął, rozwinął, a tu chleba nie ma. Dziwna rzecz, pomyślał harłak. Nikogo tu nie było, a jednak ktoś chleb sprzątnął. Musiał być także głodny, niechże mu więc będzie na zdrowie. Za jeden dzień z głodu nie umrę, a poczekawszy, będzie Pan Bóg łaskawszy. Przeżegnał się więc, zmówił pacierz, poorał jeszcze i do domu za pługiem poszedł. Źle, mruknął pod nosem szatan, zgrzytając zębami. Ukradłem mu ostatni kęs chleba, a on zamiast kląć i złorzeczeniami gubić swoją duszę, zdrowia mi życzy. Śmignął więc przez ziemię do piekła, stanął przed Lucyperem i całą rzecz odpowiedział. Źleś zrobił, odpowie mu Lucyper. Jakkolwiek my broim, to wszakże nadejdzie czas i na nas przyjdzie kryska na matyska. Źle robić nasza to rzecz, ale cóż, kiedy i diabeł ma swe sumienie. Gdy zrobisz źle człowiekowi złemu, zrobiłeś jak na potępieńca przystało. Ale ukradzenie ostatniej kromki chleba poczciwemu harłakowi przejmuje zgrozą nawet serca czartowskie. A w dodatku przez łakomstwo chleb zjadłeś. A chleb to dar niebieski, więc go diabłu zjeść nie wolno. Skazuję cię za to na 7 lat pokuty. Ruszaj więc prędzej do harłaka i wyrządzoną mu krzywdę odsłuż ciężką 7-letnią pracą. Diabeł, usłyszawszy niemiły rozkaz króla piekieł, skurczył się jak kura obmokła i przybrawszy postać wędrownego człowieka, przyszedł do harłaka i prosi się na służbę do niego. Czyż mnie trzymać sługę, kiedy i sam mrę głodem? Rzecze mu harłak. Ja biedny i ty biedny, odpowiada diabeł. Będziemy razem biedę klepać, ale dwom robota pójdzie spóżej. Ja żony i dziatek nie mam, kożuch i siermięgiem mam jeszcze dobrą. Łapcie sobie złyka lipowego uplotę, po kiermasza chodzić nie będę, więc płacy żadnej nie potrzebuję, bo grosz okrągły zawsze się wytoczy, byleś mi dał kawałek chleba suchego. Tym sposobem zamieszkał biesu harłaka. Został jego parobkiem i tak mu pracuje, że nikt takiej roboty pojąć nie może. W chlewie u harłaka jedna tylko krówka, a jednak jego parobek całemu pole gnojem nawiózł. W jeden dzień całą rolę zaorał, zasiał,
Zboże jak las rośnie, kłosuje się i wydało plon niesłychany. Wszyscy dziwują się, że u Harłaka chleba po uszy. Żona mu nie dokucza, dziadki nie skwierczą. W jesieni całe pole zasieli, niemało zboża przedali, a reszty nie ma komu przedać. Biedują więc, co i z ziarnem zrobić. Zróbmy tak, odezwał się parobek. Zaoszmy trzęsawiska i zasiejmy. Lato, jak się zdaje, będzie gorące, a nóż urodzi. Zaczął diabeł błoto orać, a tu za pługiem schnie jak w piecu. Zabronował, zasiał i krzewić się zaczęło. Sąsiedzi, widząc, jak ziarno do błota rzucał, śmieli się do rozpuku. Ale kiedy dobrze urodziło, wszyscy naśladować go postanowili. Harłak wzbogacił się, co się zowie. Parobkowi płacę naznaczył i żyje szczęśliwie. W następnym roku sąsiedzi rzucili się orać, bronować i zasiewać bagna, a u Harłaka robi się wręcz przeciwnie. Wiesz co, mości gospodarzu, odezwał się parobek. Mi się zdaje, że rok ten będzie mokry. Zasiejmy góry piaszczyste i wydmy, a sąsiedzi niech sobie gmyżą w błocie. I poszedł diabeł orać góry i piaski, na których dotąd nigdy nic nie rodziło. Zaorał i zasiał, a pora tak się zadeszczyła, że na nizinach wszystko wymokło. Na równinach plon był mierny, a po górach taki urodzaj, że zboże z niebem gada. Harłak nie wie, co z ziarnem ma począć. Życzliwy dotąd diabeł pomyślił więc nareszcie. Zdaje się, że za skradziony okrajec chleba już skwitowałem. Harłak z lichwą nagrodzony. Czas by go już porzucić, lecz mamże mu figla teraz nie wypłatać. A co mości gospodarzu, rzekł parobek, zboża mamy do zbytku. Cóż z nim robić będziemy? A cóż mamy robić? Odpowie Harłak. Będziemy jeść na zdrowie. Damy ubogim i na szpitale, udzielimy potrzebnym, a reszta niech będzie w zapasie na złą godzinę. Czasem i nieurodzaj nawiedzi. Diabłu nie podobały się te słowa, więc rzecze. Ziarno na gromadach długo leżeć nie może i tylko kłopot z przerabianiem i pilnowaniem. Oto ja mam pomysł nowy, który uda się niezawodnie. Przyniesie nam wielkie zyski, a w dodatku cześć i sławę. Cóż to za pomysł masz, bracie? Bardzo prosty. Z jęczmienia ludzie ważą piwo, więc my zacznijmy żyto ważyć. Przeważać, a nuż zrobi się coś mądrego? Próbuj, jeśli ci się podoba. Mojej głowy nie stać na to, odrzekł Harłak parobkowi. Wziął się diabeł do pomysłu, porobił kotły i kadzie, ją zacierać, mieszać, ważyć, dosypywał chmielu i wyważył napitek czysty jak woda, ale tęgi i gorzkawy, który palił w podniebienie. Diabeł zaryczał z radości. Napitek nazwał gorzałką, natoczył w gąsiory i flasze, nalał w kieliszek, postawił na stole i zaprosił poczciwego gospodarza. Harłak pociągnął, skrzywił się i zakrztusił. Oj, coś gorzałka i pali. A czy diabli nadali? To nic, mówi parobek, dla tej goryczki i pałkości. Ludzie ją będą tym chciwiej łykali. Trzeba spróbować, co dalej będzie. Łyknij kieliszek drugi, nic nie zaszkodzi. Wszak to toż samo zboże, tylko uważone. Harłak wychylił, a drugi kieliszek już lepiej mu smakował, więc rzekł. Gorzka wprawdzie, ale w brzuchu przyjemnie grzeje. Łyknij kieliszek trzeci, a zobaczysz, co będzie. I to mówiąc, nalał mu z flaszy. Obaj się szkłem stuknęli i duszkiem napój szatański łyknęli. Dali pan już nie gorzka, odezwał się Harłak. Jak widzisz mnie żywego, nie gorzka. Nie tylko, że nie gorzka, ale wyśmienita, rzecze diabeł. Machnijmy jeszcze po czwartym. Harłak już sam kieliszek podstawił, mówiąc do asana, prawda, prawda, że wyśmienita. I wychyliwszy do dna dodał, a mnie coś jakby weselej się robi,
Zdaje się, żem o 10 lat odmłodniał. Krew mi igra jak za młodu. Ani mnie pozna moja baba. Nogi rwą się do tańca. Więc pozwólmy sobie po 5, dodał diabeł. A będzie jeszcze weselej, jeszcze milej. Nie się zdaje, przerwał Harłak, wychylając kieliszek 5, że i po 6 nic by nie zaszkodziło. Wiwat gorzałka! Wrzasnął diabeł, sam już dobrze podcięty, i począł w krąg izby z wielkiej radości tańczyć walca. Czekaj, czekaj! Wołał Harłak z wielkiej radości, nalewając sam sobie kieliszek 6. I jakbym z tobą potańcował, ale zdaje mi się, że chata się kręci i na łeb wali. To mówiąc, upuścił flaszę na ziemię, a sam ją ściskać, całować biesa i zataczać po izbie. A mi się zdaje, rzeczy pijany diabeł, że jestem we własnym piekle, że trzymam w kleszczach twoją duszę. A najjaśniejszy Lucyper, król piekła, za miliony dusz ludzkich, któremu przyniesie wymyślona przeze mnie gorzałka, mianuje mnie wielkim podziemnego państwa dostojnikiem. Na brzęk stłuczonej flaszy wbiegła do izby żona Harłaka, a za nią gromada dziatwy, która widząc starego ojca tańczącego z Parobkiem, zaczęła się śmiać do rozpuku. A tym sposobem Harłak został raz pierwszy pośmiewiskiem swych dzieci. Biedna kotbiecina z przerażeniem postrzegła opętanie męża, a że po scenie wesołej nastąpiła z kolei bardzo obrzydliwa, przy czym Parobek wyrzucił z siebie czarną smołę, więc co tchu podbiegła po Cyrulika. Obaj pijani, walając się we własnym kale, zasnęli tymczasem jeden pod ławą, a drugi wpadłszy do koryta świńskiego, a gdy się obudzili, głowa ciążyła im jak kamień. Nic to, odezwał się diabeł, klin klinem wypędzać trzeba, wyknijmy więc po kieliszku. I to mówiąc, przyniósł i nalazł gąsiorka. Nie, nie mogę, odrzekł Harłak i wzdrygnął się cały. To przemóż na sobie i wychyl od razu, ja z tobą wypiję dla kompanii. Usłuchał Harłak, wypił i rzecze. A wiesz co, bracie, zrobiło mi się jakoś lżej i weselej, daj no jeszcze kieliszek. A potem zaprośmy sąsiadów, aby ich wszystkich uraczyć gorzałką. Niech wiedzą, że Harłak zmienia, przestał być zmienia Harłakiem. Myśl tę już pierwej miał diabeł w głowie i tylko dodał. A czego w domu nie wypijem, rozprzedamy sąsiadom w karczmie. Jeszcze roku nie wyszło, gdy Harłak zapił się na śmierć. Rolę wzięto za długi, a żona i drobne dziadki zostały bez odzieży, kąta i okrajca chleba, którego o chłodzie i głodzie poszły żebrać do obcych ludzi i znosić szydercze przycinki za swego rodzica. Od owej pory upowszechniła się między ludźmi wódka, ten bicz Boży, którym się dobrowolnie chłoszczą i który do chat kmiecych ubóstwo i nędzę sprowadza, trądem ich ciało i duszę oszpeca i swojemu wynalazcy diabłu 1000 dusz co dzień dostarcza.